Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Na początek bardzo trudny temat, który nieco karkołomnie uzasadnię, być może, że się komuś nawet narażę, ale to jest moja opinia. The Economist popełniło artykuł o tym, że do Europy nadchodzi fala bankructw. Do Europy, ogólnie do Europy. I ja uważam, że The Economist ma rację. Władze poszczególnych krajów europejskich, jak i też samych struktur kierujących Unią Europejską, od jakiegoś czasu wmawiają nam, że najważniejsze są wartości europejskie, kultura itd., itd. Na to przez cały szereg lat były ułożone potężne pieniądze. Czyż nie jest tak z nami, normalnymi ludźmi, że póki nie osiągniemy jakiejś stabilizacji, no chyba, że ktoś się bogato urodził. Jak ktoś się bogato urodził, no to wtedy rzeczywiście on jakby inaczej postępuje. Ale przeciętny człowiek, takich jest więcej, póki nie załatwi sobie jakiegoś tam mieszkania, nawet nie wynajmie albo kupi, no to wizja spania pod mostem jest przerażająca i najpierw skupia się na pracy. Gdy już ustabilizuje swoją sytuację, wtedy może zająć się na przykład hobby, tak? Uczestniczyć w jakichś na przykład grupach takich muzycznych, tanecznych, ludowych i wtedy zajmuje się promowaniem kultury. Na to właśnie w całej Europie były kładzione poważne pieniądze i w związku z tym wpadliśmy, uważam, w taką pułapkę, że bez zachowania tych wartości, które trzeba krzewić, trzeba je rozwijać nawet, że Europa nie przeżyje, że te wartości są najważniejsze. A ja uważam, że najważniejsza jest kasa. Jak będzie kasa, to i kultura się rozwinie. Oczywiście kasa wydawana na wartości europejskie, kulturę i tak dalej, europejską, uważam, że była wydawana w sposób głupi. Zwróćcie Państwo uwagę, jak działa na przykład biznes amerykański. Przecież kinematografia amerykańska to też jest dorobek kultury amerykańskiej. I trzeba tak te pieniądze na te podobno wyższe wartości wydawać, żeby one jeszcze się pomnażały. No, Amerykanie zrobili to perfekcyjnie. Opanowali kinematografię i koszą jeszcze pieniądze z całego świata, głównie ostatnio serwując chłam. To kino europejskie jest bardziej wartościowe, choć niektóre ponoć europejskie filmy też to jest nic innego jak propaganda Wall Street. Ale nie o tym. I dziś, gdy już wmówiono nam, że te wartości europejskie, kultura i tak dalej, historia, grupy, rekonstrukcja, ja nie zabraniam nikomu bawić się w różnego rodzaju hobby, niech sobie ludzie zachowują się jak chcą, ale trzeba pamiętać o pieniądzach. Najważniejsze są pieniądze. Bez pieniędzy to i kultura nie przeżyje, to i kultura upadnie, zwiędnie. Już nie jedna kultura upadła, gdy nie zwracała uwagi na gospodarkę. To jest dla nas bardzo ważne. No i dziś wpadliśmy w pułapkę, która objawia się naszą akceptacją do kretyńskich posunięć zarządzających Europą i poszczególnymi krajami europejskimi. I gdy my nie zrozumiemy, że najważniejsze są pieniądze, żeby przeżyć, to Europa przestanie się liczyć. Absolutnie zgadzam się z treścią tego artykułu, jednocześnie apelując, że tę kulturę trzeba odpowiednio dawkować, żeby nie przedawkować. Wszystko, co jest przedawkowane, może być zabójcze. To tyle. Wybaczcie tego mojego wywodu. Możemy się oczywiście nie zgadzać. I następna sprawa. Money.pl pisze o nieuchronności upadku sklepów spożywczych w Polsce. To artykuł, który jest obrazowany takim znanym nam w latach 90. bardzo popularnym jakimś tam kioskiem warzywno-owocowym. Mamy też cytat od pana Leszka.
nie możemy być zostawiani sami z takimi dylematami, ciągnąć biznes dalej, wiedząc, że jest nierentowny, czy zamknąć go na zawsze, małe sklepy będą upadać, to nieuchronne, mówi Money.pl pan Leszek, właściciel jednego ze sklepów spożywczych na warszawskiej Woli. I tak, i nie. Mogą upaść, ale też nie muszą upaść. Ja znam przypadek malutkiego sklepiku spożywczego, który bardzo dobrze prosperuje. Człowiek z zupełnie inną branżą się zajmujący, tam postanowił, powiedzmy, że żona nie miała pracy i zarabiając zupełnie w innej branży, wykupił jakiś tam sklepik i w tej chwili jest zachwycony obrotami i zyskami w związku z tym. Tylko jeden problem. W okolicy nie ma żadnego marketu. Nie ma, po prostu nie ma żadnego marketu i to wcale nie jest tak, że cała branża może upaść, musi upaść i wcale nie jest, choć z drugiej strony, jakby się tak zastanowić, gdy inne małe polskie sklepy upadną, to i nie będą miały się gdzie zaopatrywać, bo te hurtownie popadają, które no już dość mocno zarządów, głównie Mateusza Morawieckiego, zostały przetrzebione. Ja ostatnio byłem na jednym z materiałów dla dużej stacji telewizyjnej, wysadziłem kolegę, mówię, zrób tu jakieś tam ujęcia, a ja skoczę sobie po papierosy. Byłem przekonany, że w tej no, wsi generalnie za chwilę znajdę jeden z takich sklepików, bo pamiętam, że tam były. I słuchajcie, przejechałem wzdłuż i wszerz i nie było żadnego. Były jakieś stare, zapuszczone witryny, widać, że tam jeszcze do niedawna może i coś funkcjonowało, ale już nie było żadnego. No, wiecie, to wtedy się jedzie na stację benzynową czy do jakiegoś marketu i taki jest w tej chwili krajobraz Polski. Bardzo niebezpieczna sytuacja, gdy będziemy pozostawieni tylko i wyłącznie wielkim sieciom, w których to sieciach udziały mają ci wielcy kapitaliści. Nastąpią wtedy zmowy cenowe, nie będzie żadnej konkurencji i będziemy za produkty, które powinny na przykład połowę ceny kosztować, będziemy płacić podwójnie. Zawsze tak jest, jak nie ma konkurencji. A zmowy cenowe, jeżeli chodzi o sieci, które niby, wielkie sieci, które niby rywalizują ze sobą, są oczywiste i wielokrotnie były ujawniane. Co prawda później ci ludzie, którzy zarządzali takimi instytucjami, które kontrolują właśnie zmowy cenowe, byli zwalniani, na przykład pani Streżyńska w rządach Prawa i Sprawiedliwości też podziękowano jej, jak nałożyła jakieś kary za zmowę cenową. Tak więc po raz kolejny wniosek jest prosty. Jeżeli nie mamy rządu po swojej stronie, to każda branża będzie nam upadała. A branża handlowa jest bardzo korzystna, handel jest opłacalny, a potem będziemy się zastanawiać, dlaczego nie ma pieniędzy w budżecie, bo jeżeli oddamy w obce ręce przez nieudolne rządzenie lub celowe rządu branże, które są zyskowne, no to już nam to zostaną tylko potem takie, nad którymi wielki kapitał nawet się nie chce pochylić, bo się mu nie opłaca. No to te nam zostawią. To wszystko, jak widzicie Państwo, ekonomia, polityka, czyli nasze życie jest powiązane. Zaledwie dwa dni temu mówiłem o samobójstwach Polaków. Lublin 112 od razu zareagował. Pozdrawiam kolegów z Lublin 112. Coraz częściej cytujemy to medium. Nawet ma telefon do redakcji alarmowy, także widzę, że ktoś się tam stara. W artykule piszą, na podstawie danych oczywiście, że o 80% wzrosła liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci polskie i młodzież. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Rząd oczywiście pewnie dopiero po artykułach prasowych jakąś ściemę urządzi, jakąś konferencję, jakąś ustawę napiszą, która może działać, może nie działać, ale proszę Państwa, sytuację trzeba porównać do tej, która była jakiś czas temu w Japonii. Moje dzieciństwo, a i nieco późniejszy wiek, to były informacje z Japonii, że tam jest fala samobójstw. To skutek presji, jaką władze Japonii wywierały na społeczeństwie japońskim. Tam jest oczywiście pewna tradycja, że jak sobie nie potrafisz poradzić, no to samobójstwo, to się wywodzi pewnie z dawnych czasów, ale głównie był to skutek presji, którą
wywierały rządy japońskie na społeczeństwie, wyciskanie kolejnych norm. Dlaczego? No dlatego, żeby sprostać zobowiązaniom wobec Wall Street. Japonia przecież też płaciła reparacje. No trzeba było to wycisnąć z obywateli, z Japończyków. No i teraz, jeżeli jest taka... I też to dotyczyło dzieci. Też to dotyczyło dzieci. Możemy tu wnikać w powody takich prób samobójczych. Może być to trudna sytuacja na przykład w domu. Rodzice się ze sobą żrą, kłócą. 99% takich tragedii domowych, awantur jest z powodów finansowych, więc być może, że mamy podobną sytuację jak w Japonii w okresie wyciskania z Japończyków ostatnich potów, to właśnie w tej chwili obserwujemy za Morawieckiego, który to Morawiecki doskonale wie, że ludzie są w stanie za miskę ryżu pracować, tak? To ta miska ryżu jakoś ma się tu 1:1 w mojej ocenie do sytuacji japońskiej, ta miska ryżu dla Polaków, to tak bym to określił. To są wyznaczniki, to jest barometr, jak rządzi rząd. Jeżeli liczba samobójstw w jakimś kraju wzrasta, to znaczy, że rząd wyciska z obywateli ostatnie poty. To dokładnie to oznacza. A Morawiecki jeszcze zamierza chyba nam dokręcać śrubę. On jeszcze uważa, że pewnie się da. Nie wiem, skąd takie dane bierze. I mówi nam, musimy liczyć się, że jesień i zima będą pełne wyzwań. Patrzcie, jakie poetyckie określenie tego, że idą trudne czasy dla nas. Będą pełne wyzwań. No, panie Morawiecki, sytuacja nasza jest coraz gorsza. Coraz mniej polskości w Polsce. Coraz więcej samobójstw. A pan cały czas rządzi. Jak to jest? Jak to jest? To, no to spieprzaj, dziadu. Może na twoje miejsce przyjdzie ktoś, kto powie, no to żadny problem jest. No taki na przykład ktoś pokroju Viktora Orbana, no ale nie ma problemu, no dobrze, no to załatwimy tani gaz, nie będziecie musieli martwić się o byt, bo strach o byt jest, najbardziej determinuje ludzi do różnych tam działań. Załatwię tanią energię i zima, jesień będą całkiem do zniesienia. No, ja bym oczekiwał takiej deklaracji. Słuchajcie, jak to jest, że rząd mówi, że będą trudne czasy i cały czas rządzi. Rozumiecie coś z tego? Bo ja rozumiem, że rządzi rząd, który mówi, ja załatwię sprawę, będzie dobrze. Możecie mi uwierzyć, ewentualnie nie mogę wam powiedzieć, jak ja to załatwię, ale mam tu pewne rozwiązania, nie mogę ich zdradzić, bo one są tajne i mogą się nie udać, ale on otwartym tekstem mówi, będzie źle i rządzi. No, słuchajcie, tego typu deklaracje, gdyby byłyby wygłaszane w wyborach, no to przecież nikt by na takich ludzi nie zagłosował, tak? A oni idą do wyborów, mówią, jak będzie dobrze, po czym obejmują rządy i mówią, no będzie źle. No to, kuriozum. To świadczy po prostu o wyborcach. To świadczy o wyborcach. No, w sumie nie ma kozaka, którego by się nie dało oszukać, a co to przeciętnego wyborcę? To też jakby nie jest argument. Ale jeżeli w trakcie kadencji ktoś taki jak premier, unikalne stanowisko, unikalne, jedyne w swoim rodzaju, mówi, że będzie źle, to powinno, tak jak w Japonii, panie Morawiecki, oznaczać honorowe odejście. To powinno oznaczać. I honorowo pan robi dymisję i odchodzi. Tak to powinno wyglądać w normalnym, demokratycznym państwie. No chyba, że mówimy o tyranii. No bo jeżeli nie mówimy tu o tyranii, no to tyran mówi, dyktator mówi, jest źle i trudno. No ale my mamy demokratyczny kraj. No przecież w polskim prawie jest instytucja dymisji. No to proszę się zdymisjonować. Ale żeby Morawiecki mógł podać się do dymisji, no to musi stracić zaufanie społeczne. Proszę Państwa, tu do tych wszystkich, którzy jesteście wyborcami PiS-u. No przecież czujecie, że jest źle w kraju, prawda? Niemożliwe, żebyście tego nie czuli. Ja rozumiem, że wielu z Was cieszy się
z tego powodu, że dostało jakieś tam pieniądze. Druga część chce rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo boi się, że przyjdą hitlerowcy. Rozumiem. Ale przecież tu nikt nie mówi o tym, żeby... Ja w tym przekazie do was, w tym apelu do was, ja nie mówię, żeby przestała partia Prawo i Sprawiedliwość rządzić, bo wy się boicie, że przyjdą hitlerowcy. Mi chodzi o to, żeby zmienić premiera. No ten jest wyjątkowo fatalny, wy to musicie widzieć. I apeluję do was, żebyście w ramach tej swojej nawet sympatii do Prawa i Sprawiedliwości naciskali na zmianę premiera z tego członka PiS na innego członka PiS. Zawsze to jest jakieś inne rozdanie, jakiś inny pogląd. Nie może być w kraju demokratycznym tak, że jest źle, coraz gorzej i cały czas rządzi ta sama osoba. Bo w końcu ostrzegam was, czego nie rozumieli ci z Platformy, gdy ja ich ostrzegałem, że w końcu dojdzie do tego, że wasza ulubiona partia kompletnie straci władzę. Po wsze czasy już nigdy nie dojdzie do władzy i przyjdą hitlerowcy. I wtedy będziecie musieli się bać całe życie, do końca życia, bo już nikt nigdy nie zagłosuje na PiS. A więc ratujcie się i naciskajcie tam wewnątrz PiS-u na zmianę premiera. To jest naturalna, normalna sytuacja. No przecież ten następny premier też wam będzie dawał 500+, czy tam 700+, czy tam ileś. Tak samo będzie dawał. Ale już nie będzie obawy przed tym, że PiS straci władzę bezpowrotnie. Ja tu proponuję salomonowe rozwiązanie. Sensowne i wtedy wszyscy jesteśmy zadowoleni. My mamy nadzieję, że może ten następny będzie jakoś inaczej rządził, bądź następna, obojętnie, ale na pewno z tym już będzie źle, bo on sam to zapowiada. Będzie źle. On będzie źle, mówi. Okres obiecywania już się dawno skończył. O, taki na przykład polski samochód elektryczny Izera. Fatalna nazwa, ale dobra, już się nie będę czepiał nazwy. Gdzie jest samochód, panie Morawiecki? Gdzie jest polski samochód elektryczny? Zaraz, 2022 rok to ile ich tam, nie, 21 to miało już być chyba 100 tysięcy tych samochodów, co, panie Morawiecki? No, zaraz się skończy 22, wejdziemy w 23, a tu tego nie ma. I teraz ciekawostka dla państwa. Tyle mówiło się o fabryce samochodów Izery. Jest specjalna spółka powołana i tak dalej, ale naprawdę, uwierzcie mi, bardzo mało ludzi zdaje sobie sprawę, że ta fabryka nie istnieje. Jej nie ma. Wiecie, gdzie jest siedziba tej firmy? Nie tam w Jaworznie, tam w tej fabryce. Tylko w Warszawie, w jednym z biurowców, biuro wynajmują. I to jest cała fabryka samochodów. Słowo wam daję. Nie istnieje żadna fabryka samochodów. Nie ma żadnego zakładu, który choćby cokolwiek tam produkował, tak? Jakiś zespół napędowy, nie ma czegoś takiego, nie istnieje. To jest tylko biuro, które generuje wydatki. Już państwu mówię, jakie wydatki wygenerowało. Między 16 a 17 rokiem to firma Izera, czyli Electromobility Poland, nazwa taka handlowa niby pod świat, 2 683 tysiące kosztów deficytu. W 18 5 milionów z kawałkiem, w 19 4 miliony, w 20 4 miliony, w 21 6 milionów. W tym roku też będą straty. To już będzie szósty rok istnienia biura w jakimś tam błękitnym wieżowcu w Warszawie. Wynajmowane pomieszczenia. Tak to działa. Nie ma żadnego samochodu. Nie istnieje fabryka. A to, co państwo tam widzicie w przekazie medialnym, to jest makieta. Makieta, którą zamówili, ktoś im wykonał. To jest makieta. To nie jest samochód, który będzie produkowany. Jeżeli w ogóle będzie produkowany. Już państwu pokazuję na mapie. To jest mapa Google, satelita. Tu mamy gminę, miasto Jaworzno, niedaleko Katowic. Tu mamy tę elektrownię Jaworzno, która znowu stoi, ta 910 megawatów, czy gigawatów, to ona znowu stoi. Proszę państwa, tu w tym lesie ma być fabryka, tu w tym lesie. Tu ze zdjęcia satelitarnego widzimy, że nawet troszkę drzew wycięli.
Ale to jest zupełnie inne działanie. To jest wycinka drzew. Ktoś sobie znowu na wycince drzew zarobił. Nie istnieje fabryka Izery. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiej fabryki. Troszkę o biedzie w Polsce. Sytuacja 31-letniej kobiety, która ze śmietnika, z kontenera na śmieci przy Biedronce wyciągnęła kilka wyrzuconych produktów. Jakieś tam banany, winogrona, pomidory i jogurt i śmietanę. No i policja państwowa przyjechała, ochroniarz ją złapał, policja państwowa przyjechała i 200 zł mandatu pani dostała. Przypomnijcie państwo, kto obiecywał, że już nigdy ludzie ze względu na biedę w Polsce nie będą karani? Ktoś to obiecywał? Panie Morawiecki, ktoś to obiecywał? To takie dobre hasło wyborcze kiedyś, pamiętam, było przed wyborami. A co mamy teraz? No to widzimy. Ja nie jestem za tym, żeby kraść komuś śmieci, ale, proszę państwa, nie może tak być, że w sytuacji, w której jesteśmy, wróżony kryzys żywnościowy w Polsce i w Europie, dochodzi do takiej sytuacji. Zwróćcie państwo uwagę, jak pracowici są posłowie obecnego parlamentu, dokonali największej ilości zmian w prawie w historii Polski, a nie mieli czasu, żeby sprawę wyrzucania produktów, które się przeterminowały w takich sklepach wielkopowierzchniowych, uregulować. Nie mieli na to czasu. A jest ku temu fajna okazja. Możemy w ten sposób też wspomóc tych biednych polskich sklepikarzy, którzy akurat tyle kupują produktu, ile sprzedadzą. Możemy wprowadzić jakieś tam sankcje dla nich, ale no to my byśmy musieli wprowadzić, bo rząd Morawieckiego wygląda jakby w interesie tych sklepów postępował. Oczywiście ta ich opozycja też sejmowa takich projektów nie zgłosiła. Nikt takich projektów, no wiadomo, Korwin nie zgłosi, bo Korwin mówi, że kapitalizm, tak, mówi taki kapitalizm, no. Nieważne, z ludzką czy nieludzką twarzą, maszeruj albo gin, mówi pan Korwin, tak. No, jesteś słaby, biedny, to zdychaj. Ja się z tym nie zgadzam i sam nie rozumiem, dlaczego właśnie biedniejsi ludzie głosują na Prawo i Sprawiedliwość, a potem są takie przypadki, że są karani za wyjmowanie ze śmietnika. W mojej ocenie Biedronka niedostatecznie zabezpieczyła kosz, to po pierwsze. A po drugie, dlaczego nie uchwalono prawa, to już po trzecie w zasadzie, które by karało sieci za to, że są zwroty. To jest bardzo ważne, ponieważ wielkie sieci, które no w jakimś sensie mają monopol, tak? Jeżeli dana fabryka, wytwórnia nie będzie miała komu sprzedać, bo na przykład te małe sklepiki już popadały, no to jest zdana na łaskę i niełaskę wielkie sieci. A wielka sieć mówi tak, jeżeli nie sprzedamy jakiegoś produktu, który od was kupujemy, to wy ponosicie koszty, bo przeważnie tak jest w tych umowach i producent płaci. A często jest tak, że w przypadku, no prawie zawsze, produktów spożywczych, no to jest polski producent. To jest kolejny element, którego rząd nie widzi, zaciukiwania już nawet nie branży handlowej, tylko już nawet producentów żywności. Oni tam jadą po kosztach, godzą się, bo się mają nie godzić na takie warunki sieci, a one działają jak działają. One wolą wyrzucić ten produkt, bo one za niego nie płacą, to producent ponosi koszta, ten ich dostawca, niż przecenić, rozumiecie? Niż przecenić do takiej ceny, że nie dojdzie do nawet przekroczenia terminu ważności. Tuż przed terminem ważności mogą zrobić gigantyczną promocję, ale wolą wyrzucić. I to jest tolerowane przez, jak to mówią, o przedstawicielach wielkiego kapitału, czyli Prawie i Sprawiedliwości, mówią socjaliści. Takie słyszałem, socjaliści z Żoliborza, takie określenie. To nie są żadni socjaliści, to są po prostu brutalni kapitaliści, którzy nam wprowadzają zasady wielkich tego świata. Skandal, mam nadzieję, że sąd uniewinni tą panią, nie przyjęła mandatu, mam nadzieję, że uniewinni. No i teraz nagranie, które jest już dziś słynne w Polsce, na brzeże, chyba w Świnoujściu,
które rozładowuje importowany z rządów Prawa i Sprawiedliwości węgiel. O ile dobrze rozumiem opis do tego filmu, przyjechała jakaś grupa ludzi, która ma sprawdzić jakość węgla dla jednej ze szkół. Jeżeli się mylę, to nieistotne. To jest węgiel, który ma być spalany przez Polaków. Popatrzcie sobie Państwo, jakie to produkty, jakie śmieci za rządów Mateusza Morawieckiego są ściągane do kraju, który był potęgą, jeżeli chodzi o wydobycie węgla. No teraz tą potęgą jest Ukraina, jeżeli chodzi o Europę. Kawałki węgla w błocie i wygląda to tak. I tak wygląda cała jedna hałda z trzech wysypanych. No są tej samej wielkości. Nagrywamy to dla pani Ani, może to pani dyrektor tej szkoły, która pewnie ma kotłownię. Glina, panie. Panie Morawiecki, no to są jakieś jaja w ogóle. To co pan odwala, to są jakieś jaja. Tego typu śmieci to nawet tacy cwaniacy, co jeździli po Polsce i wozili węgiel. Ja kiedyś byłem przy rozładunku takiego węgla, że tam przyjechali ze Śląska, tacy jeszcze umorusani jakimś takim to dostawczakiem i przywieźli węgiel, to mówię, co to za syf przywieźli. No, jak z samego Śląska, no powinien być pierwsza klasa węgiel, a przywieźli syf. Ale ta glina, to ludzkie pojęcie przechodzi. To nawet, panie Morawiecki, to nawet najwięksi cwaniacy, na zasadzie cwaniaków warszawskich, tylko cwaniacy śląscy, nie odważyliby się czegoś takiego komukolwiek pociskać. I ładnie to wygląda w tych waszych zapewnieniach, że tam ściągniemy z Kolumbii, ściągniemy tam coś z Nigerii, a potem tak jak ten gaz z Nigerii ściągną. Może państwo dostaniecie link do materiału, jak to w tej Nigerii rozkradają ropę, ale to jest temat też już polityczny. Postaram się, żeby ten link tam do was dotarł. To w zapewnieniach jest to ładnie, ściągniemy węgiel, a ściągamy glinę. Tona się zgadza, tona się zgadza. No, tona w tonę jest to samo. Wywożony jest polski antracyt tam za jakieś pieniądze, a glina jest sprowadzana. No i teraz mamy tego biednego wiceministra, kolegę pani Anny Gębickiej, wiceministra rolnictwa, ona też wiceminister rolnictwa. Jaja niesamowite. Jak się takie rzeczy dzieją, często jest to umówiona nagonka. Myślę, że sytuacja polskich rolników jest zła z różnych względów. Na przykład te nawozy azotowe mają tam z tą saletrą, mają problem i tak dalej. No to trzeba kogoś rzucić na pożarcie. I być może, że właśnie ten Kaczmarczyk jest rzucony na pożarcie, ale to nie znaczy, że mamy po prostu się litować nad chłopem. To jest członek tego rządu Mateusza Morawieckiego. Mateusz Morawiecki go dobrał jako fachowca do Ministerstwa Rolnictwa. Słuchajcie, skandal. Ja mam nadzieję, że to jest nieprawda. Sprawa pewnie jeszcze będzie badana, ale posłuchajcie, bo to jest hit. Pamiętacie, mówiłem Państwu wczoraj o tym, że 141 hektarów tam za jedną którąś cenę od państwa tej ziemi Kaczmarczyki tam załatwiły, pamiętacie? To właśnie chodzi o to pole. Konrad Kaczmarczyk, brat pana ministra, zgłosił urzędnikom, że w wyniku gradobicia ucierpiała jego uprawa soi. O, soję Kaczmarczyki hodują. Pewnie taką dobrą, zdrową od Monsanto, tak? Soja Monsanto, ta odporna na Roundup, takie patriotyczne rolnictwo, zdrowe, przede wszystkim ekologiczne, z glifosatem i innymi tam specdodatkami. Jednak specjalna komisja stwierdziła, że szkód nie było. On, brat Kaczmarczyk, zgłosił, że miał gradobicie, ale nie było. Mało tego, w dniu, w którym miało dojść do tego gradobicia, według ekspertów na terenie gminy nie padał grad. Zgłoszenie Kaczmarczyka dotyczyło uprawy 141 hektarów pola, które, jak wiemy, pomógł minister Kaczmarczyk bratu poddzierżawić. Pytają dziennikarze tam w terenie, sąsiada Kaczmarczyków,
czy był grad. No bo jak, słuchajcie, na tych 141 hektarach grad był, no to trzeba domniemać, że i obok też. No a chłop mówi, pierwsze słyszę, żeby w 2022 było tu jakieś gradobicie. Nic takiego sobie nie przypominam. Dziwi się rolnik, który gospodaruje na polu obok tej plantacji soi na 141 hektarach. Nic takiego nie miało miejsca, a przecież wiedziałbym, bo rzepak, który uprawiam, jest wrażliwy na takie sytuacje, a nie był wytrącony. Czyli nasiona się ładnie tam wysypały z łuszczyn. Takie cuda, panie. Ale okazuje się, że dziennikarz Wirtualnej Polski ustalił, że u progu wakacji Konrad Kaczmarczyk, brat wiceministra rolnictwa, zgłosił w urzędzie gminy w Kozłowie, że 9 czerwca konkretnie tego roku przez jego pole we wsi Kępie przeszło gradobicie, które zniszczyło część uprawy tej soi, tej dobrej soi. Zgłaszając straty, uruchomił procedurę zmierzającą do wypłaty odszkodowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie rolnym. To rzadko który może rolnik nawet wie, że można zwrócić się do gminy o, słuchajcie, jakieś takie odszkodowanie. Jak przebiega taki proces? Szczegółowo opisuje Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Po otrzymaniu pisma od poszkodowanego rolnika, wójt gminy wnioskuje do Urzędu Wojewódzkiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych. Gdy ta szkoda zostanie oszacowana, wojewoda, a kto ma wojewodów w Polsce? Mateusz Morawiecki. Potwierdza wysokość i zakres strat, co z kolei daje podstawę do uruchomienia programu pomocowego. No i ten program pomocowy, słuchajcie, to może być na przykład 500 zł na hektar. Niby nie dużo, ale no 500 zł, no to mamy tam 70 panie tysięcy za gradobicie. A dziś już pewnie już się nie dowiemy. Już się dziś pewnie nie dowiemy. Mam nadzieję, że to jest nieprawda, że to są fantazje dziennikarza, że czepiamy się tego Kaczmarczyka, żeby odwrócić uwagę od czego innego. Bo jeżeli nie, to nie rozumiem, dlaczego ludzie dalej głosują na PiS. Chyba tylko z tego względu, że mają do dyspozycji TVP i żadnego innego medium, żeby zweryfikować informacje. I teraz ciekawosteczka z województwa łódzkiego. Dzieci z Aleksandrowa Łódzkiego bez religii w swoim grafiku ze względu na to, że w diecezji łódzkiej brakuje 40 katechetów. Niesamowite, nie wiem czym jest to powodowane, czy to jest na przykład tym brakiem powołań kapłańskich i tak dalej, ale słuchajcie, jest wyjście z sytuacji. Kiedyś pan Gowin powiedział, że potrzebujemy ukraińskich elit. I tu prosty wniosek, że trzeba przecież tych popów prawosławnych, księży prawosławnych patriarchatu kijowskiego obsadzić. A dlaczego nie? Potrzebujemy elit ukraińskich. Tu się jakoś nie dzielimy. Ja oczywiście żartuję, ja nie chcę tego, ale no byłoby to konsekwentne, prawda? Przyznacie państwo. Czekamy na ministrów ukraińskich, bo potrzebujemy elit ukraińskich. Czekamy na posłów ukraińskich, a może premier też z Ukrainy, co panie Morawiecki? Dlaczego jest taka nierównowaga, że obywateli mamy w Polsce ukraińskich już no, znaczącą ilość, powiedzmy, że to jest jakieś 15%, a jest ta reprezentacja ukraińska, jakoś nie widać jej gdzieś tam u szczytów. Dlaczego tak jest? No dlatego, że dbacie o swoje posady, o nasze nie dbacie, tu wprowadzacie. A, jeszcze, proszę państwa, jeszcze by trzeba było odpowiednie preferencje na przykład wprowadzić, że ukraiński minister w Polsce zarabia znacznie więcej, na przykład podatków nie płaci, jak zdalnie sobie na przykład tam gdzieś pracuje, należą mu się darmowe przejazdy, jak tym, z którymi konkurujemy tutaj w Polsce, limuzynami i w ogóle darmowe limuzyny. Dlaczego takie same, jeden do jeden wprowadzić takie preferencje? No jakoś tego, zwróćcie państwo uwagę, nie chcą wprowadzić.
Pamiętacie Państwo przypadek tego Lamborghini Aventador z Warszawy, spod hotelu Intercontinental? Cały czas nie mogą dojść, kto to jest. Nagroda już się zwiększyła, kochani, do 100 tysięcy złotych. To jest pan właściciel chyba tego pojazdu. Ja prostą sprawę dla pana. Niech pan te ogłoszenia da o tych, że pan szuka tych, którzy skakali po dachu, no, podobno tam na 170 tysięcy strat zrobili. Niech pan da w innych językach jeszcze. Może będzie skuteczność jakaś tam większa. Niech pan po jakichś tam bursach, akademikach ten ogłoszenia roześle w różnych, w innych językach. Może pan coś wskóra. Albo dalej będziemy udawać głupich. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie, to ja cały czas podtrzymuję, że jest to dziwna sytuacja. Jeden z polskich generałów emerytów zachwycony ofensywą, ale wiecie, nie po to został generałem, żeby myśleć mu kazano, więc on może takich zagrywek nie rozumieć. Sytuacja jest mega dziwna. Musimy jeszcze troszkę poczekać, żeby sprawdzić, czy nasze podejrzenia o jakiejś umowie, o której nie wiemy, bo panowie ze sobą nie rozmawiają, ostentacyjnie ze sobą nie rozmawiają. Pan Zełenski ostentacyjnie rozmawia z panem Putinem, pan Putin ostentacyjnie nie rozmawia z panem Zełenskim, ale wygląda na to, że jeżeli wojska, o których się mówi, że to wręcz wojska NATO, że to Polacy, Amerykanie, Brytyjczycy tam dokonali tej ofensywy w obwodzie charkowskim. Jeżeli oni wejdą na teren obwodu ługańskiego, gdzie, powtarzam, były referenda zrobione, no to wtedy to podejrzenie o Dagaworze no będzie jakby niesłuszne. Ale póki co ja uważam, że jest słuszne i wcale nie zmienia to sytuacji takiej, że no Zełenski czy tam NATO chciało osłabić sytuację pana Putina, ponieważ teraz w Rosji są wybory samorządowe. One się chyba właśnie skończyły, żeby ci, którzy są związani z Putinem, z partią prezydenta Rosji, żeby mieli mniejsze poparcie, bo jednak ich lider no, stracił część terytorium. Ja tego mimo wszystko nie łykam. To by tak nie działało. Poza tym są to wybory samorządowe. No ale jeżeli chodzi o obie strony konfliktu, o te warstwy niższe, no to słuchajcie, rozgorzało piekło. To wypowiedź jednego z rosyjskich takich dziennikarzy, który domaga się ostrej akcji na Ukrainie. Jak to się dzieje, że my tak przegrywamy tam? W tej części oczywiście, bo ta cała reszta, no to jak Państwo wiecie, są tam dość korzystne dla Rosji postępy. Вопрос к вам в продолжение. Вот сейчас наш враг геополитический, и не только геополитический, военный враг, Блинкин, находится в Киеве, рядом с нацистом и террористом. Цель номер один для военных, Зеленским. Почему не нанести удар кинжалом по месту нахождения этого террористического отребья, уничтожить? Pan dość radykalnie, językiem pana Sołowiowa, zachęca do tego, żeby, no, jeżeli ten Blinken tam jest w tym Kijowie, razem z, jak on twierdzi, z terrorystą Zełenskim, to dlaczego nie wystrzelić rakiety Kinjal tam w ten punkt, gdzie oni tam ze sobą rozmawiają i nie załatwić sprawy? To słuchajcie, to są już tak radykalne, bardzo niebezpieczne dla nas wypowiedzi, że naprawdę władze Polski, jak i krajów europejskich, bo to jest jakby głos ludu, to jest głos ludu, to jest bardzo niebezpieczne, powinny się zastanowić, czy czasami przy tej ostatniej awanturze na wschodzie Ukrainy nie zbastować. Bo to jest sytuacja dla nas wszystkich niebezpieczna. Najgorsze będzie, jak obywatele po obu stronach frontu, linii frontu, się zradykalizują. Do czego przecież byliśmy nakłaniani przez polityków i prasę, i kapitał. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. I z drugiej strony mamy tutaj zradykalizowanego Ukraińca, który apeluje o to, żeby
żeby coś zrobić z władzami Odessy i obwodu odeskiego, który jest w tej chwili pod kontrolą Ukrainy. Яка не дуже приємна була для мене по ітогами тої сесії. Хочу звернутися до пана президента, до голови Одеської обласної ради, до голови військової адміністрації Одеської. Скажіть мені, будь ласка, довго ці російські потвори будуть сидіти в президіумах? Ті, які кликали сюди, до нас, в нашу Україну, русський мир, пропагандували русський мир, довго вони будуть сидіти там, де вони сидять? Знаєте, як виходить? Сьогодні ми звертаємося до Верховної Ради, просимо, щоб присвоїли командиру 28-ї бригади звізду Героя України. Tak, jak długo potwory będą siedzieć? No, no panie Ukraińcu, no, to się nazywa demokracja. No, jeżeli w danym obwodzie jest jakaś większość, powiedzmy, prorosyjska, no to ta większość wybiera swojego. No, i tak działa demokracja. No, po prostu macie państwo problem na Ukrainie, trzeba odpowiednio się zachowywać w stosunku do wszystkich obywateli i jakoś to będzie działało. A jeżeli będziecie tam podnosić atmosferę i nawoływać do jakichś tam interwencji, nie wiem co, może w kolana im strzelać albo coś w tym stylu, no to ten, kto się je grat, zbiera burzę. Tak to działa. No i z tego powodu mamy wojnę. Jeżeli się my tu wszyscy nie dogadamy, nie uspokoimy, a idzie się zawsze dogadać, no to będzie jeszcze gorzej. No ale pan ma taki mózg, jaki ma duży, że nie potrafi po prostu, może brak doświadczenia życiowego, nie potrafi tego zrozumieć. Zawsze idzie się dogadać, żeby ogólnie było dobrze. No ale widzimy, z jednej strony jest podnoszenie atmosfery, z drugiej strony jest podnoszenie atmosfery, a czym się to dla nas skończy? No my z kolei musimy nasz interes brać pod uwagę. A nie interes kogoś, kto robi interesy na wojnie. A kto robi interesy na wojnie? No tu mamy konwój tych wozów, tych najnowszych amerykańskich. Taki to sprzęt. Co ciekawe, z tymi krzyżami, te są troszkę cieńsze, one mniej wyglądają jak te hitlerowskie, ale ta ich ofensywa właśnie jest pod tym znakiem w tej chwili. Jeszcze niektórzy mają taką żółtą kropkę. No wygląda to fatalnie, możemy sobie tłumaczyć, że to są ambulanse wojskowe, ale to nie są ambulanse, to są znaki, które się nam źle kojarzą. Ci robią kasę. Taki pojazd, już Państwu tam mówiłem, $1 000 000 kosztuje. Kto za to będzie płacił, no to zobaczymy. Chociaż możemy nawet nie zobaczyć, po prostu podatki nam będą wzrastały, a pieniądze będą wyprowadzane. Może historycy później to ocenią, jak były te pieniądze wyprowadzane, jeżeli dożyjemy. Ciekawostka, proszę Państwa, z Rosji. Japońska firma Nissan jednak no nie wychodzi z Sankt Petersburga. Okazuje się, że auta tej marki tam są produkowane, że no jeszcze zostaje na 3 miesiące, że jeszcze się nie wyprowadza. A my już oczywiście swoje kontrakty pozrywaliśmy. Trzeba być prymusem i jak Wall Street chce, to trzeba od razu robić. W nadziei, że dalej będziemy rządzić, że dalej będziemy u koryta. Tak to działa. Ale potem Wall Street będzie chciało znowu następną przysługę i następną przysługę. A nie lepiej tak się postawić po stronie interesów obywateli i mieć w nosie tamtych, zadbać o mądrość obywateli, odpowiedni program wprowadzić nauczania, żeby wyborca, który już będzie w tym wieku dorosłym, żeby wiedział, żeby nie miał wątpliwości, że działamy w interesie obywateli. Bo tak za każdym razem, jak będziemy tak ustępować, ludzie będą coraz bardziej wkurzeni, panie Morawiecki, panie Kaczyński tutaj, no to i tak psu na budę, i tak stracicie władzę, Platforma tego nie rozumiała, była tak zachłyśnięta władzą, że już będą rządzić powieki i teraz wy też jesteście tak zachłyśnięci. Ale to dobrze, my w końcu dojdziemy do władzy i pokażemy, że można zrobić wielkie rzeczy dla Polaków.
Mamy też ciekawostkę ze Szwecji. Słuchajcie, kryzys energetyczny jak diabli. Już ceny strasznie urosły, a tu się okazuje, że w Szwecji elektrownia atomowa Ringhals jest zamknięta. Jest jakaś taka słynna u nich elektrownia atomowa. Należy, ja sprawdziłem, do Vattenfalla. Teoretycznie firma europejska. Ale w praktyce wygląda to tak. Firma BlackRock, największy udziałowiec w różnych korporacjach na świecie, pan Larry Lawrence Fink, tak, jest prezesem, cichutko sobie siedzi w największej korporacji świata, jakiś Larry Fink, i rzadko kto o nim słyszał. Na tym to polega, że duże pieniądze lubią ciszę. Jak ktoś tam, jakiś Szwab jest wypychany, to Szwab, to jest figurant tylko, błagam, nie dajmy się nabierać. A więc Vattenfall teoretycznie nie ma interesu, żeby zamykać elektrownię atomową w Szwecji, no bo przecież teraz prąd jest drogi, prąd jest pożądany. Polska jawożno znowu stoi, więc kupujemy od Czechów energię. Ci zamykają. Bo BlackRock zaczął wielki projekt jakiś czas temu, już od jakiegoś czasu, wielki projekt inwestowania w farmy fotowoltaiczne. No i najprawdopodobniej zamknięcie tej elektrowni jest jakoś związane z tym, no bo wtedy prąd będzie jeszcze droższy, bo im więcej prądu, tym cena tańsza, tak? Bo trzeba to komuś sprzedać. Jak nie ma odbiorcy, no to trzeba opuścić cenę, więc coś mi się tu zdaje, że to jest jakieś takie wrogie działanie jeszcze większych tego świata na to, żeby fotowoltaikę rozwijać, żeby to się po prostu opłacało. Takie są to zależności na świecie. No i ciekawostki, słuchajcie, jak się zachowują rosyjscy. Ja normalnie jestem pełen podziwu dla tej fantazji. Ruscy wyzwoliciele kradli widelce, łyżki i buty emerytów. Państwo znacie te nagrania. Tysiące ton pomocy humanitarnej dla ludności rejonów zajętych przez Rosję w porządku, a zapomnianych przez władze kijowskie. Ale nie, oni tam przyjechali, słuchajcie, ci Rosjanie, kraść widelce, łyżki i buty emerytom. No przecież to, słuchajcie, w każdej armii, bo często do armii idą ludzie, którzy sobie nie potrafią poradzić w normalnym życiu, nie potrafią pracować, ale dzikość genów zachowali po przodkach, zdarzą się po prostu zwykli przestępcy. To normalne jest, ale nie. To ruscy wyzwoliciele. To ogólnie idzie to na karb całej nacji. To jest w ogóle straszne. Tego typu przekazy są straszne. A ja po tej wielkiej ofensywie siadłem do oglądania nagrań, jeżeli chodzi o jeńców rosyjskich. Proszę Państwa, i znowu zaczęło się przestrzeliwanie kolan, podrzynanie gardeł. No, co prawda nie znalazłem nagrania, na którym by bezpośrednio dokonywano takiego morderstwa, no ale jeżeli na asfalcie leży kilku żołnierzy rosyjskich i z okolic szyi na asfalcie jest kałuża krwi u jednego, u drugiego i u trzeciego, no to chyba wniosek jest oczywisty. I no kto by pomyślał, że armia pod auspicjami NATO zachowuje się jak ISIS. Kto by przypuszczał? I tak samo, no, klęczą jacyś żołnierze i mają czerwone, mokre mundury w okolicach kolan. To coś jest nie tak, prawda? No, miałem nadzieję, że ta dzikość już ustąpiła na tej wojnie. Już zaczęły się w miarę ludzkie stosunki, ale nie. Dać palec, to weźmie całą rękę, jak to się mówi o niektórych ludziach. Czyli niektórym nie wolno dawać sukcesów. Po prostu niektórym nie wolno dawać sukcesów. No i Onet, cytując tą
ukraińską meduzę. Zwróćcie Państwo uwagę na logo tego medium ukraińskiego Meduza, pisane takim przypadkowo oczywiście pismem, którego używał Hitler do różnych tam propagandowych napisów. Pisze Meduza: Rosjanie przez przypadek ujawnili, jaki jest prawdziwy zakres naszej ofensywy, że wysypali się. Rosjanie nie ukrywają nic, naprawdę. To śledzę media rosyjskie i tam jest tak dużo informacji o sukcesach rosyjskich, ukraińskich, przepraszam, czego w ogóle, ale to w ogóle nie ma w przekazie ukraińskim. W przekazie ukraińskim cały czas Ukraińcy od tych kilku miesięcy wygrywali. Nawet razu nie pokazali jakiejś klęski. A tu zarzuca się Rosjanom, co jest nieprawda, że ukrywają rozmiary ofensywy ukraińskiej. To jest właśnie ta mapka, gdzie pokazana jest, mówiłem Państwu o tej rzece tutaj, że na tej rzece może nastąpić właśnie koniec ofensywy ukraińskiej. Tu mamy z kolei linię granic obwodu ługańskiego i to jest ciekawe, czy te wojska, no już można powiedzieć natowskie, przejdą za tę granicę. Jeżeli przejdą za tę granicę, no to wtedy wszystko zmienia postać rzeczy. Ale póki co wygląda na to, że tu jest ta najnowsza linia demarkacyjna, żeby może chronić właśnie, to będzie pewnie pas spalonej ziemi przewidziany, żeby czasami nie nastąpiły te ostrzały, jak w przypadku Doniecka, bo Donieck był akurat na granicy między Ukrainą a Doniecką Republiką i to był ten problem, że gdyby miasto było oddalone chociaż o kilka kilometrów, o kilkanaście kilometrów, marzenie, no to wtedy nie byłoby tylu ofiar cywilnych. Więc być może, że nauczeni doświadczeniem Rosjanie sobie tutaj ten pas między rzeką a granicą ługańskiej zostawią. Zobaczymy, jak będzie, jak będę to oczywiście dla Państwa relacjonował. Dostaniecie jeszcze Państwo linkiem materiał TVN Superwizjer o tym, jak bawią się biznesmeni związani z Prawem i Sprawiedliwością w wysypisko śmieci, gigantyczne wysypisko śmieci z domniemanymi odpadami medycznymi. Śmieci trafiają niemal z całej Europy na to wysypisko. Biznes wart, z tego co pan prezes mówi, setki milionów złotych. Polska jest zaśmiecana w tej chwili pod auspicjami Prawa i Sprawiedliwości. Kontrole nic nie dają, państwo sami to ocenicie. Mam jeszcze cytat z pana Wołoszańskiego. Kiedyś prowadził znany program w Telewizji Polskiej, to było za PRL-u. Dziś już leciwy mężczyzna, myślę, że nie obrażam. Jest zapytany o sytuację związaną z tymi żądaniami Prawa i Sprawiedliwości od Republiki Federalnej dotyczących reparacji wojennych. Może pan także zechciałby powiedzieć, co myśli o tych reparacjach wojennych? Jak pan na to patrzy? Czy to jest sprawa zamknięta? Czy to jest pomysł realny? Czy to jest pomysł chwilowej polityki w Polsce? To jest zdecydowanie pomysł chwilowej polityki. Trzeba odwrócić uwagę społeczeństwa od tego, że może nie być prądu, ogrzewania, węgla już nie ma. No to wtedy właśnie rzuca się na żer taką nadzieję, że nam 6 bilionów zwrócą, złotych zwrócą. Nie zwrócą. Niemcy to wyraźnie od dawna mówią, że koniec, trzeba było brać, kiedy chcieliśmy dawać. Także w pańskiej opinii, pańskim zdaniem sprawa jest po prostu zamknięta? Całkowicie tak. Niestety. Też chętnie widziałbym te 6 bilionów, które do Polski wpływają. Bo w pełni na to zasłużyliśmy, żeby te szkody wojenne, które Niemcy nam wyrządzili, żeby zostały w jakimś sensie naprawione. Bo wszystkich oczywiście naprawić nie można. Przede wszystkim nie można przywrócić życia tym. Absolutnie się zgadzam, oprócz tego, że jest to nie do odzyskania. Proszę Państwa, to nie trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że zmienia się rząd,
na taki normalny, reprezentujący interes obywateli, w związku z tym i kultura będzie się rozwijała, który stworzy oś, o której Państwu już dawno mówiłem. Berlin, Warszawa, Moskwa, Pekin. Żaden problem. I wtedy nawet nie 6 bilionów, a 36 bilionów to będzie mało, które to dostaniemy, bo będzie to bardzo ważny szlak komunikacyjny. Ja wcale nie przesadzam. I to ustabilizuje sytuację w Europie, zyskamy wielkie bezpieczeństwo, a do tego projektu oczywiście też możemy zaprosić firmy amerykańskie. Jest wiele osób z naszego narodu, działających, żyjących, pracujących w Stanach Zjednoczonych, którzy to ludzie mogą stanowić inwestycje amerykańskie na tym terenie. To wszystko idzie pogodzić. Zawsze idzie się dogadać. Nie ma możliwości, żeby się nie dogadać, jeżeli chodzi o sprawy ważne. Co innego, tam pierdołki, można machnąć ręką i nie zwracać uwagi. Ale jeżeli chodzi o sprawy ważne, to tylko od nas zależy, czy będziemy się samostanowić, czy nie. I wtedy rząd Republiki Federalnej, jak i społeczeństwo niemieckie bardzo chętnie zgodzą się na tego typu pomoc, która będzie służyła normalności, a przede wszystkim zapewni nam dobrobyt i pokój, no i wpływy, bo mając pieniądze, mamy wpływ. Nie mając pieniędzy, jesteśmy obdartusami. Czy na takich dobrych stosunkach w regionie zależy przedstawicielom władzy ukraińskiej? Nie sądzę. O tym świadczy wpis na Twitterze pana Mielnika, ustępujący ambasador Ukrainy w Niemczech, który zareagował na wypowiedź niemieckiego politologa, pana Johannesa Warwicka. Niepopularna opinia, moim zdaniem, dotycząca doniesień o ukraińskich sukcesach militarnych, nie zmienia ogólnego obrazu. Niestety Rosjanie nadal mają przewagę i wyglądają na silniejszych w perspektywie średnioterminowej. Nie ma alternatywy do politycznego rozwiązania konfliktu. A zawsze jest alternatywa do politycznego. Tu bym się nie zgodził z panem analitykiem Warwickiem, ale reakcja pana Mielnika jest na ten wpis, słuchajcie, fenomenalna. On to rzeczywiście napisał. Niepopularna opinia, cytując Warwicka, niepopularna opinia, fuck off. Nie wiem, co to oznacza. Ja myślę, że to jest zwrot dyplomatyczny, skoro tego zwrotu użył dyplomata. No tak działa kultura ukraińska. Może ze względu na to, że Ukraina była niedofinansowana, że była rozkradana i tak dalej. No i kulturę taką wykształcili, szczątkową. Tak to działa. Znowu będzie musiał przepraszać, że on nie to chciał powiedzieć. A słuchajcie, w mojej ocenie pan Mielnik to jest jeden z lepszych mózgów na Ukrainie, no bo został skierowany właśnie do najważniejszego kraju w Unii Europejskiej. Jak wiemy, Ukraina chce być częścią Unii Europejskiej i nawet premier Ukrainy stwierdził, że te wróżone na 7 lat dostosowanie warunków, jakie Unia Europejska zakłada, że Ukraina w dwa lata to wszystko wypełni. No, powiem wam, śmiem wątpić, jeżeli najlepsi z najlepszych na Ukrainie to tacy jak Mielnik, którzy komunikują się z Europejczykami słowami fuck off, no to ja uważam, że nawet im 100 lat zabraknie. Może dopiero następne pokolenia. Upominają mnie, że muszę już kończyć. Zatem do jutra.